kształty przestrzeni. Modernizm to bardzo ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach 1918-1975, a nawet 80, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Tak jak pani powiedziała, modernizm nie chciał niczego poprawiać ani usprawniać. Modernizm założył sobie, że wszystko to, co zostało na stole z poprzednich dań, jakimi były style czy też kierunki w architekturze i w urbanistyce, po prostu należy zrzucić ze stołu i w to miejsce postawić zupełnie nowe dania, nowe miasta, nowe budynki, wszystko na nowo. I stąd zrodziły się te hasła czy też maksymy, że o pięknie budynku stanowi jego funkcjonalność, że forma wynika z funkcji, że mniej znaczy więcej, że ornament to zbrodnia, żeby przywołać Adolfa Lossa. 1908 roku i dwa lata później Loss zrealizował taki budynek na Michaelerplatzu w Wiedniu. Budynek dla domu handlowego Goldman i Sellers. Budynek ten różnił się od wszystkiego, co stało naokoło i co stoi do tej pory. Ma prawie gładką elewację, ozdobioną jedynie na parterze zielonym marmurem, a górne piętra są to po prostu otwory okien w gładkiej ścianie. Była to faktycznie rewolucja, jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim budynkom, zwłaszcza pałacom cesarskim, które stoją z drugiej strony placu. No ale właśnie taki miał być modernizm, bezkompromisowy, zrywający ze wszystkim, co było do tej pory, w cudzysłowie, ale twórcy modernistyczni tego cudzysłowu nie stawiali, niosący szczęście wszystkim ludziom mieszkającym w miastach, po równo dla wszystkich. Może nie za dużo dawaliśmy, czy mieliśmy im dać, ale wszystkim jednakowo. Czyli używając lapidarnego skrótu, można powiedzieć, że modernizm to forma, funkcja i konstrukcja? Można tak powiedzieć, zwłaszcza wtedy, kiedy bierze się na przykład pod uwagę tych słynnych 5 zasad korbizjerowskich, jak budynek powinien być zbudowany, to znaczy wolny parter, konstrukcja opierająca się na słupach, ściana wyższych kondygnacji zawieszona w niezależny sposób od tego wszystkiego, co jest w środku, podłużne okno i płaski dach, na którym mogłyby się znajdować rozmaite urządzenia wspólne, służące rozrywce, czy kulturze, czy zdrowiu dla wszystkich mieszkańców tego domu. I to bez względu na to, czy chodziło o wybudowanie willi jednorodzinnej, czy też wielkiego domu. Mam tu na myśli te wszystkie jednostki mieszkalne, korbizjerowskie, które powstawały w różnych miastach, najsłynniejsze, Marsylia i Berlin. Do tego manifestu modernizmu Le Corbusiera należy szybko dodać kartę ateńską, uchwaloną w 1933 roku. Jakie były najważniejsze postulaty karty ateńskiej? Dlaczego ona doprowadziła do takiej rewolucji w architekturze? Karta ateńska była w owym czasie dokumentem rzeczywiście niezwykle rewolucyjnym, z tego powodu, że chciała postawić twórców miast w opozycji do istniejących ciągle jeszcze XIX-wiecznych miast, w których wszystkie funkcje były przemieszane. I otóż karta ateńska, a właściwie jej twórcy, wyobrazili sobie, że jeżeli powstanie dokument, w którym zostanie zapisane, że należy odseparować od siebie funkcję mieszkaniową, czy też inaczej mówiąc tereny mieszkaniowe, tereny wypoczynkowe i tereny pracy, rozdzielić je zielonymi pasami, a w tych pasach zorganizować, czyli wybudować bardzo dobrą komunikację, która to wszystko by łączyła w jedną całość, w jedno miasto, to takie miasto będzie miastem po pierwsze funkcjonalnym, czyli będzie dobrze działało, a po drugie będzie miastem zdrowym właśnie ze względu na to odseparowanie mieszkania i wypoczynku od będącego źródłem zanieczyszczeń miejsca pracy. Karta ateńska ponadto stanowi, że mieszkanie musi być najważniejszym zagadnieniem w projektowaniu urbanistycznym. Tak, tak, oczywiście. Mieszkanie było rzeczą najważniejszą, ale takie mieszkanie, jak sobie je wyobrażali twórcy ateńskiej karty, których dzisiaj nazywamy demiurgami, ponieważ oni wyobrażali sobie, że wraz z powstaniem tego nowego miasta oraz nowych mieszkań,
czasami o minimalnej wielkości, to znaczy takich, które spełniają podstawowe potrzeby mieszkańca, a wszystkie inne potrzeby są spełniane w pomieszczeniach wspólnych znajdujących się w budynku. Otóż wyobrażali sobie ci ludzie, że takie mieszkania i takie miasta dadzą po prostu człowiekowi szczęście, że będzie chciał w tych mieszkaniach nie tylko mieszkać, ale właśnie będzie zadowolony z tego, że mu te mieszkania ktoś dał. I to ktoś dał łączy się z takim lewicowym patrzeniem tych wszystkich ludzi na problemy społeczne. Lewicowym to znaczy takim, w którym uważano, że nie kapitalista, który będzie budował osiedla patronackie, jest kimś najważniejszym w mieście, ale właśnie urbanista, architekt, który będzie to miasto tworzył dla tych mieszkańców, będzie zwiastował im miasto jako dobrą nowinę. Tak należy mieszkać. Czasami wydaje się, że miało to sens, dlatego że jeżeli przypomnimy sobie, że wiele z tych osób, które przychodziły do miast wtedy mieszkać i pracować, nie miało pojęcia, jak działa cały szereg urządzeń, chociażby co to jest water closet, jak się odkręca kran, czy gdzie mieli się nauczyć ci wszyscy mieszkańcy ziemianek wybudowanych wokół Amsterdamu, tam takich urządzeń nie było i nagle przeniesienie ich do tych wielkich nowych dzielnic budowanych dla nich w wielkich miastach było bardzo często szokiem. Szokiem pozytywnym, ale po prostu szokiem. Trzeba ich było nauczyć wielu rzeczy. Czyli raj na ziemi, naznaczony ideologicznie, powiedzmy wprost, socjalistycznie, komunistycznie, ale ten raj na ziemi, jeżeli się przyjrzeć jednostce mieszkalnej, słynnej jednostce mieszkalnej Le Corbusiera wzniesionej w Marsylii, którą stanowił blok o 337 bliźniaczych lokalach dla 1600 mieszkańców, to ten raj na ziemi wydaje się być jednak domem wariatów. Chyba dobrze się stało, że wszyscy ci zwolennicy tego sposobu budowania w pewnym momencie zetknęli się z rzeczywistością, w której wydawało im się, że takie budynki będzie można budować wszędzie. Chodzi mi o to, że wielu, łącznie z Corbusierem, wielu twórców tego okresu jeździło do Związku Radzieckiego ówczesnego budować nowe miasta, bo tam właśnie, jak im się wydawało, będą mogli zrealizować marzenia o tej socjalnej czy socjalistycznej rewolucji. No ale kiedy przyszło im skonfrontować się z projektowanymi w późnych 20 latach domami komunami w Związku Radzieckim, zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem to wszystko nie posuwa się za daleko. Znana jest korespondencja pomiędzy Corbusierem a Ginzburgiem, jednym z czołowych architektów czy urbanistów radzieckich tamtego okresu, w którym zaczynają obydwaj zastanawiać się nad przyzwoitością architekta, urbanisty, który bierze udział w takich wydarzeniach. Rezultat nie kazał na siebie długo czekać. Zjazd Międzynarodowych Kongresów Architektury Współczesnej, który miał w 1933 roku odbyć się właśnie w Rosji, chyba w Moskwie, został przez najwyższe władze rosyjskie odwołany. Stąd właśnie karta ateńska nie powstała w Moskwie, jak miała powstać, tylko na statku, który wyjechał z Marsylii, płynął do Aten, stąd nazwa karta ateńska, a potem z gotową już kartą wrócił ze wszystkimi uczestnikami tego całego procesu do Marsylii, no i zaczęła się realizacja tego spisanego na statku dokumentu. Karta ateńska była konsekwencją głoszonych wcześniej przez Le Corbusiera idei szokujących. Między innymi w 1921 roku wylansował słynną formułę „Dom jest maszyną do mieszkania”. No jak wiemy, 20 lat później ta maszyna stała się symbolem zła wszelkiego. Gdyby to miało być jeszcze jakieś jedno mieszkanie pojedyncze, czy też mieszkania rzadko rozrzucone, mieszkania maszyny gdzieś w jakimś istniejącym mieście, to być może jeszcze nie byłoby to nic tak dramatycznego, bo nie chcę używać słowa strasznego, raczej dramatycznego. Ale trzeba pamiętać, że rok później Corbusier z tych mieszkań i z domów zbudowanych z tych mieszkań wyprodukował tak zwane miasto współczesne. Miasto składające się z dziesiątków wysokościowych budynków. Które postawionych, w jego wizji też miało być maszyną. Które w jego wizji oczywiście miały być maszyną. Mało tego, stały na wielkim plato betonowym, na wielkiej płycie betonowej, pod którą znajdowały się dworce kolejowe, przesiadkowe, dworce autobusowe, całe to urządzenie, te, przepraszam za wyrażenie, bebechy miejskie, które są niezbędne, a które no, są dość irytujące wtedy, kiedy musimy z nich korzystać. I cała ta wielka maszyna
miała służyć, użyję tu cudzysłowu, służyć człowiekowi, który też zaczynał być trybem w tej wielkiej maszynie. Mówiono, nie pojedynczy człowiek, ale masa ludzi się liczy i tę masę trzeba zadowolić, a człowiek no, musi podporządkować się właśnie tej masie. Czyli wizja miasta ztechnicyzowana i odhumanizowana. I to mimo, że używano tutaj haseł humanistycznych. Ale powtarzam jeszcze raz i warto to pamiętać. To nie była wyłącznie wizja wynikająca z chęci dominacji mimo wszystko, czy nie wiadomo dlaczego. To była jednak reakcja na niedostatecznie szybkie zmiany w XIX-wiecznym mieście, które przeszło do wieku XX i nie chciało się zmienić, tylko ciągle było tym, co nazywamy miastem kapitalistycznym, miastem nienowoczesnym, miastem pełnym kontrastów, miastem pełnym hałasu, szumu. Oczywiście można powiedzieć, że to jest cecha miasta, ta wielość i ten ruch i ta szybkość załatwiania wszystkich spraw i to, że się bez przerwy ocieramy o innych ludzi i korzystamy z ich usług i sami świadczymy im jakieś usługi, ale z drugiej strony było to tak męczące, że w wielu wypadkach zagrażało i zagraża w dalszym ciągu zdrowiu, a czasami i życiu człowieka. I chęć zlikwidowania tej niehumanitarności miasta usiłowano zastąpić czymś, co miałoby stać na zupełnie innym biegunie tego miejskiego rozwoju. Niestety okazało się, że to wahadło wychyliło się za daleko i to, co miało być takie niesłychanie humanitarne, zaczęło być pozbawione tego humanitaryzmu. Co miało być jedynie wielkie, stało się nadludzkie w skali, stało się wreszcie nieludzkie w swojej skali. Skoro pan profesor wrócił do XIX wieku, to chciałabym przywołać rok 1900, gdy w architekturze kwitła jeszcze secesja, a w Europie trwała intensywna dyskusja na temat roli architektury i architektów we współczesnym świecie. I wtedy właśnie chyba zaczęła się taka ostra krytyka sztuczności czy wręcz manieryczności secesji i poszukiwania czegoś, co byłoby płaskie, czyste w formie, kubiczne i niczym nie urozmaicone. To wtedy w Niemczech w 1907 roku powstał Deutscher Werkbund, taka organizacja skupiająca architektów, innych twórców współdziałających z przemysłem. Parę lat później we Wrocławiu działał Max Berg, twórca żelbetowej projektowanej od wewnątrz hali stulecia, która jest ewenementem przecież architektonicznym. No i tak dalej, i tak dalej. Tu warto przywołać może jeszcze parę innych budynków, które były znakiem protestu. Rzeczywiście przełom wieków XIX i XX był momentem ścierania się tych rozmaitych teorii. Trochę być może z powodu tego kończenia się jednego wieku i twierdzeń, że wszystko, co było w wieku poprzednim, jest już passé, przeżyło się. My, obywatele wieku XX, musimy być inni i robić coś zupełnie innego. Z pewnością takie poglądy też istniały, no ale właśnie pomagało temu przebudzenie się socjalne mieszkańców miast oraz świadomość rozmaitych liderów, że stając na czele tych wszystkich ruchów, myślę tutaj zarówno o ruchach społecznych, jak i artystycznych, i podsycanie tych wszystkich idei być może doprowadzi właśnie do budowy czy też istnienia nowego miasta, bo uważano, że miasto jest jakby ukoronowaniem całej cywilizacji zachodniej. Znane są rysunki Bruno Tauta, który rysował właśnie miasto na szczycie wzgórza otoczone koroną płomieni. To no jest i był właśnie jednym z tych, którzy dali początek legendzie szklanych domów, tej świetlanej oczywiście, oczywiście. Zresztą też moglibyśmy go znaleźć w pociągu do Moskwy i z powrotem, kiedy wraz ze swoją drużyną przyboczną jeździł tam projektować i budować miasta. Czy wiele zostało? Raczej nie bardzo. Wydaje mi się, że do jednych z lepszych budynków tego okresu należy właśnie ministerstwo projektowane i zbudowane w Moskwie przez Corbusiera. Jest to budynek, który, kiedy się koło niego przechodzi, wydaje się, że jest cały czas w ruchu. Poszczególne fragmenty zdają się obok siebie przepływać, oddziaływać na siebie w rozmaity sposób. No ale kiedy Corbusier chciał projektować i budować następne obiekty tego typu, właśnie w
sowieckiej Rosji. Okazało się, że jest to niemożliwe, bo już gdzieś tam zaczynały się początki czystek, a potem przyszło to, co nazywamy socrealizmem, no i oczywiście wszystko się skończyło. Trzeba powiedzieć, że kiedy dzisiaj przyglądamy się tamtemu okresowi budynkom, które wznoszono albo które projektowano, to bezwzględnie trzeba przypomnieć konstruktywizm rosyjski. Nazwiska twórców tego okresu, jak chociażby Tatlina z jego projektem muzeum, czy też pomnika III Międzynarodówki, można by i dzisiaj zaprojektować i realizować, i wcale nie byłoby to łatwo zrealizować ani łatwo wymyślić. Były to dzieła, na które powołują się dzisiejsi dekonstruktywiści, twierdząc, że to wszystko, co robią dziś, ma swoje korzenie właśnie w 20 latach, w tym okresie, kiedy w gospodarce radzieckiej jeszcze był okres NEP-u, a nie pięciolatki kolejne. Ja chciałabym jeszcze przywołać jedno hasło. Bauhaus. Powszechnie źle kojarzymy z określonym typem budynku. A tu nie chodzi o budynek, tylko o szkołę rzemiosł i architektury, która powstała w Weimarze na bazie uczelni Van de Veldego. Jaki wpływ Bauhaus wywarł na architekturę, na myśl architektoniczną lat 20? Kolosalny, bo po pierwsze ten wpływ trwał tak długo, jak Mies van der Rohe budował swoje wieżowce w Stanach Zjednoczonych, czyli jeszcze w latach 40., 50. i później. Bo wszystko to, co w Bauhausie zostało wymyślone w czasie trwania tych słynnych warsztatów, które organizowano, działając na styku malarstwa, fotografiki, architektury, designu, rzeźby, rodziło to, co w końcu doprowadziło do powstania no chociażby tej ściany osłonowej wspomnianego Miesa van der Rohe, to znaczy połączono czystość projektowania doprowadzoną do granic możliwości z doskonałością techniczną poszczególnych elementów, także to, co miało być robione w warsztatach, później okazało się możliwe do robienia w fabrykach, które produkowały serie tak długie, jak było potrzeba, a nie serie w ogóle materiałów budowlanych. I z tego wszystkiego składano te słynne wieżowce Miesa van der Rohe, których, tak jak powiedziałem, jest pełno w miastach Kanady i Stanów Zjednoczonych, co się łączy z tym, że po dojściu Hitlera do władzy Mies van der Rohe, tak jak i inni twórcy Bauhausu, wyemigrował za ocean. Ale czy z tego, panie profesorze, wynika, że modernizm stał się ruchem międzynarodowym? Można to określać jako międzynarodowy modernizm? Tak go nawet nazywano. Mówiono w Stanach Zjednoczonych na modernizm właśnie ruch międzynarodowy. Powiedziałbym nazwę oficjalną. I kiedy w 30-tych latach budowano miasta ogrody w Stanach Zjednoczonych, to pierwsze z nich Greenbelt w pierwszym rzucie zaczęto zapełniać budynkami takimi chociażby jak u nas na wielu osiedlach po II wojnie światowej, mówiąc, że są to budynki w stylu międzynarodowym. Amerykanie bardzo szybko odrzucili ten sposób projektowania i wrócili do domu jednorodzinnego, ulubionego sposobu zamieszkiwania Amerykanina, ale właśnie styl międzynarodowy to było określenie równoznaczne z modernizmem w Stanach Zjednoczonych. No ale na drugim kontynencie amerykańskim, tym południowym, największym osiągnięciem dojrzałego modernizmu i próbą realizacji w pełni jego idei było założenie miasta Brazylii. Tak, ale to zawsze tak jest, że wtedy, kiedy jakiś ruch artystyczny zaczyna już pomału obumierać, bo przypomnijmy, że realizacja Brazylii rozpoczęła się na 3 lata przez rozwiązaniem się SIAM-u, czyli tych międzynarodowych kongresów architektury współczesnej. W 1958 roku zebrani twórcy Waterloo stwierdzili, że już dłużej nie można wspólnie działać, ponieważ międzynarodowość stylu jakby się wyczerpała. Kraje zaczynają poszukiwać swojej tożsamości, a ta czystość architektoniczna raczej zaczyna być nazywana nie czystością właśnie, tylko jakąś jednowymiarową wartością, co wielu odbiorcom już nie odpowiadało. Nie odpowiadało im to, że architekt, twórca nie nawiązuje kontaktu z klientem, tylko działa jakby w jego imieniu, za niego i daje mu gotowy produkt. Ludzie już nie chcieli tak mieszkać. Chcieli brać udział w projektowaniu wszystkiego, co służyło mieszkaniu, czyli chodzi tu o mieszkania i miasta. Natomiast Brazylia stała się wspaniałym pomnikiem dojrzałego modernizmu.
bez względu na to, co dzisiaj mówimy o jakości zamieszkiwania w tym mieście, bez względu na to, co mówimy o slumsach, które powstały naokoło Brazylii, no bo gdzieś robotnicy, którzy budowali to miasto, musieli zamieszkać. Mówiąc krótko, ani nie budowano dla nich mieszkań w samym mieście, ani nie byli w stanie sobie sami zapewnić mieszkania. Tak jak powiedziałem, Brazylia, zarówno jeżeli chodzi o plan, o położenie, jak i realizację poszczególnych fragmentów, jest doskonałym dziełem modernistycznym. Czystość form, chociażby parlamentu, który w postaci dwóch odwróconych mis stoi w głowie tego ptaka, który wydaje się, chodzi mi o plan miasta, wylądował gdzieś na tym płaskowyżu dość niegościnnym, to parlament ten wygląda na tle wzgórz znakomicie. Te dwie czasze są spuentowane jakby dwoma wysokimi budynkami, które stoją tuż obok, budynkami obsługi tego parlamentu, i jest to jedna z najlepszych budynków rzeźb, które zostały wybudowane, i to wydaje mi się jest zrealizowaniem tego korbizierowskiego marzenia, żeby budynki były właśnie czymś w rodzaju rzeźb stojącym w pełnym słońcu, owiewane wiatrem ze wszystkich stron i możliwe do oglądania ze wszystkich stron. Czyli okazało się, że jednak jest możliwa realizacja takiej utopii opierającej się na teoretycznych rozważaniach miasta linearnego. Oczywiście przy odpowiedniej determinacji władzy, bo trzeba powiedzieć, że w urbanistyce i w architekturze bez obecności władzy, czytaj pieniądza, a czasami pieniądza, czytaj władzy, nic właściwie nie jest możliwe. Gdyby nie determinacja prezydenta Brazylii, Kubiczka, no to Brazylia by nie powstała, ale on chciał stworzyć po pierwsze wrażenie, że Brazylia jest potęgą ekonomiczną w skali światowej i może wybudować tak wielkie i wspaniałe miasto. Po drugie chodziło o to, żeby zaktywizować obszar do tej pory właściwie nieużywany w Brazylii, znajdujący się gdzieś tam z tyłu na zapleczu tego kraju. I wszystko to razem spowodowało chęć budowy Brazylii, no a ponieważ znaleziono dwóch wspaniałych twórców, Oscara Niemeyera i Lucio Costa, którzy tworzyli plan i architekturę tego miasta, to razem z wysiłkami Kubiczka oraz z wysiłkiem, co tu dużo mówić, całego narodu brazylijskiego, który przecież za to zapłacił, no powstało to wspaniałe dzieło, jakim jest Brazylia. Zadziwiające jest to, że w okresie trwania modernizmu przez Europę przewaliły się dwie wielkie wojny. Jak to się stało, że modernizm przeskoczył II wojnę światową i spustoszenia, jakie ona po sobie zostawiła? Wydaje się, że niektóre propozycje modernistyczne, mówię o tych teoretycznych propozycjach, były dość wygodne dla władz wielu krajów. Zakładały, że mieszkanie się daje mieszkańcowi miasta. Było to dość zgodne z linią partii politycznych. Nie sięgając daleko, możemy sięgnąć do PZPR-u. Partia miała i władza miała dawać mieszkańcowi mieszkanie. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz to taka, że twierdzono, iż propagowany w modernizmie prefabrykowany sposób budowania domów mieszkalnych będzie szybszy niż wtedy, kiedy domy byśmy murowali z cegły. Dlatego powstawały fabryki domów, powstawały te lepsze lub gorsze elementy, z których składano całe osiedla, miasta i cały nasz świat Europy Wschodniej. Mało tego, trzeba pamiętać, że zmierzano równolegle do budowy nowego człowieka, do stworzenia nowego człowieka. Pracownik w wielkiej fabryce produkującej betonowe elementy był członkiem wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, czyli właśnie członkiem tego społeczeństwa socjalistycznego, które miało powstać na gruzach tego wszystkiego, co zlikwidowała II wojna światowa. I wszystkie te elementy razem powodowały, że preferowano taki właśnie sposób budowania miast, który wywodził się właśnie z modernizmu, choć Bogiem a prawdą to, co po roku 64 na przykład działo się w Polsce, czyli już kilka lat po likwidacji socrealizmu i po wprowadzeniu na masową skalę budowania przy pomocy fabryk domów, no z samym modernizmem miał niewiele wspólnego. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że było to zawłaszczenie teorii modernistycznej przez władzę polityczną, która uczyniła sobie z tej teorii dość wygodne narzędzie do manipulowania miastami, a tym samym mieszkańcami miast, no a tym samym ich życiem, czyli no życiem nas wszystkich.
No tak, ale Blok nie wyrósł z żadnej innej idei, tylko z Le Corbusierowskiego myślenia o architekturze. Ten Blok, który określamy jako budowlę tandetną, wpisaną w utopię architektoniczną, którą ten blok degraduje w sposób straszny. Blok to szarzyzna, obdrapane tynki, łuszcząca się farba, porysowane sprejem ściany, obskurne windy, specyficzny bardzo zapach, który odrzuca, a nie przyciąga. To anonimowość, to wyobcowanie, to rozpad więzi sąsiedzkich, mimo że wszyscy sobie siedzą na głowie i wszyscy się nawzajem nie lubią, to przestępczość wreszcie, jakieś gigantyczne, zmonumentalizowane rozmiary, niekończące się korytarze, okna, które nie wiadomo dlaczego jest ich tyle i krzywo wstawione. W Polsce, zdaje się, w osiedlach z wielkiej płyty żyje blisko połowa mieszkańców ciągle. Obraz wzbudzający dreszcze, ale powiedziałbym rzeczywiście słusznie, te dreszcze wzbudzamy, ponieważ dzisiaj nie ma innej drogi niż tylko uświadomienie sobie nawzajem, że trzeba w jakiś sposób z tym wszystkim skończyć. Tylko jak? Możemy mówić o tym, że na przykład będziemy malować elewacje na miłe, pastelowe kolory, że będziemy te elewacje ocieplali, że będą wymieniane okna z byle jakich na takie, które jak się zamknie, to jest faktycznie zamknięte. Pytanie tylko, kto w tych domach będzie mieszkał, bo zachodzi takie zjawisko, to jest sprawa ogólnoświatowa, że ci wszyscy, którzy są dostatecznie silni ekonomicznie, z takich budynków przenoszą się do innych domów, no chociażby do tych apartamentowców, do tych niewielkich domów, które gdzieś tam się buduje na granicy miast i poza ich granicami i tam zostaną tylko sami emeryci albo tak zwany margines. I teraz pytanie, czy miasto powinno decydować się na jakiegoś rodzaju interwencję i do jakiego stopnia i jaką i za co? Trzeba albo się decydować na to, żeby właśnie rewitalizować te dzielnice w pełni, przy czym ta rewitalizacja nie może polegać tylko na technicznym udoskonaleniu budynku, tylko na włączeniu publicznej przestrzeni tych osiedli w system publicznych przestrzeni całego miasta. To znaczy, kiedy będziemy wychodzili z tego domu, to nie możemy zobaczyć amorficznej, bezpostaciowej przestrzeni, tylko powinniśmy zobaczyć coś, co będzie przypominało wspólną przestrzeń przyjemną, przyjazną. Niech to będzie chociażby jakiś park. Musi to być coś takiego, co zachęci ludzi do przebywania razem w tej przestrzeni i równocześnie spowoduje, że jeżeli zrozumiemy, że to jest wspólne, to nie będziemy tego niszczyli albo przynajmniej nie tak szybko. To są bardzo trudne procesy i przypominam, że jedno z osiedli zostało wysadzone w powietrze. Data wysadzenia stała się symbolicznym końcem modernizmu. Stwierdzono właśnie, że w tym zespole poziom natężenia wandalizmu, przestępstw, zachowań aspołecznych jest już tak duży, a mieszkania i domy są już zużyte moralnie i fizycznie do tego stopnia, że nie da się już z tym nic więcej zrobić, jak tylko wysadzić w powietrze. I jaka to była data? 1972 rok. Koniec modernizmu, początek postmodernizmu w architekturze i w urbanistyce, chociaż oczywiście te postmodernistyczne realizacje znane były już przynajmniej od prawie 10 czy nawet więcej lat przed rokiem 72. Amerykański architekt Frank Lloyd Wright napisał: twórcza architektura może powstać tylko dla indywidualnego człowieka. Wright twierdził, że tyle jest domów, ile ludzi, bo dom winien odzwierciedlać osobowość mieszkańca, zapewniać mu poczucie bezpieczeństwa i kontakt z przyrodą. I może tu bym dodała jeszcze, że polski architekt profesor Jerzy Sołtan hasło "forma wynika z funkcji, które legło u podłoża awangardy XX wieku" zamienił na hasło "forma wynika z kultury". Czy najnowsza architektura zmierza w tę stronę? Wydaje mi się, że współczesna architektura miałaby szansę w 100% wypełnić ten postulat, gdyby nie rozmaite nisze architektoniczne, które nie podlegają działaniu tego hasła.